28 dzień czerwca, jestem w Zdzieszowicach nad Staropolanką. Zdzieszownickie dni karpiowe, jedna z najdłużej rozgrywanych imprez karpiowych w Polsce, bo od 1998 roku nieprzerwanie właśnie tutaj, na Staropolance. No i mam okazję być na Zdzieszowickich Dniach Karpiowych numer 20, jubileuszowa impreza. Zerknijmy, jak to wszystko wygląda. No i posłuchajmy rozmowę, właśnie wspomnień z tego, jak to się zaczynało, z ojcem tego pomysłu, czyli z Jurkiem Kuźmiukiem. Jurek, ja wróciłem tutaj po chyba 19 czy 18 latach. Po 20. Po 20. Byłem na pierwszej, tak. Na pierwszej cyprianie. Ale na drugiej też, czyli po 19. I jeszcze na trzecim maratonie. I na trzecim maratonie. Słuchaj, rok 1998. Tak. To był w ogóle początek zawodów karpiowych w Polsce. I pamiętam te pierwsze zawody, niesamowite, bo to absolutnie towarzyskie spotkanie, tak, było. Gdzie mieliśmy jeszcze gości z zagranicy, czyli był David Payne z Anglii, tak, później niemieccy karpiarze przyjeżdżali, pokazywali sprzęt, którego w Polsce przecież nie było. Nam wychodzimy na wierzch. Słuchaj, no ty to wszystko tutaj w Zdzieszowicach wymyśliłeś. Przypomnij, jak to się odbywało. Znaczy, to jak, od czego to się zaczęło? W latach 90. ja z Zenkiem Szotem, z moim serdecznym przyjacielem, który tu dzisiaj łapie, zaczęliśmy sobie tutaj wędkować. I karpie były naszym takim bodźcem do łapania. I one nam dawały takiego kopa. I kupując wędkarskie gazety, zauważyliśmy informacje o Polskim Towarzystwie Karpiowym. I od tego się zaczęło. Zadzwoniliśmy do ciebie. Zaprosiłeś nas na maraton karpiowy do Nowego Miasta. Pojechaliśmy do ciebie i tak naprawdę to się zaczęło wszystko stamtąd. Tam nawiązaliśmy znajomości, domówiliśmy się. To było gdzieś w czerwiec 98, dobrze? Tak. I już w 98 roku we wrześniu zrobiliśmy tutaj pierwszą cypryniadę. Tutaj. Ona była duża, na 30 kilka par. Było gęsto, ale wtedy nie było łódek, nie było do wywożenia. Łódek zdalnie sterowany. Tak jest, właśnie. Oczywiście. Wszystko z brzegu było. Z reguły wyrzucało się wszystko ręcznie. I 35 par spokojnie się mieściło. I domówiliśmy się, że następny rok robimy trzeci maraton karpiowy, zrobiliśmy go u nas i drugą cypryniadę. I wszystko to było we wrześniu. Efekty jeszcze nie były duże, bo na pierwszej cypryniadzie złapaliśmy jednego karpia, na tej drugiej może trzy, nie pamiętam, bo to już trochę lat minęło, ale jakieś tam rybki były. Była trzecia cypryniada, na której nie było ryby w ogóle, nie złapaliśmy ryby żadnej. Rozlosowaliśmy nagrody. Ale od tamtej pory, jeszcze tutaj muszę wspomnieć o chłopakach z naszego klubu, o zarządzie, bo on tak między Bogiem a prawdą od tamtej pory się niewiele zmienił. Niewiele się zmienił, bo chłopaki ufają nam, wierzą, że robimy to dobrze. No cóż, mamy od nich, że tak powiem, carte blanche i kartę zaufania. I zaczęliśmy tą rybę, tą wodę zarybiać karpiem, tak. I tej ryby było coraz więcej. No jak się zaczęła ta pierwsza cypryniada, to potem co roku, następna. No i jakoś tak poszło. Czyli tak, od 98 roku, ale jako Zdzieszowickie Dni Karpiowe, nieco później ta nazwa. Tak, tak. Była. One gdzieś, jak Polskie Towarzystwo Karpiowe skończyło działalność, myśmy zmienili nazwę, bo to była cypryniada Polska, pamiętasz, prawda? I potem zmieniliśmy nazwę na Zdzieszowickie Dni Karpiowe. Udało nam się dzięki temu pozyskać przychylność władz gminy. Bo to, wiesz, chodziło również o promocję gminy i... No i tak rozwijaliśmy się. Dbaliśmy o tą jedną wodę, bo mamy tylko tą jedną wodę, te 43 hektary. Powiem jeszcze więcej. Kiedyś o tej wodzie mówili Żwiry albo Za Staropolanką. Myśmy tą nazwę zredukowali do Staropolanka. No i tak zostało, Dobrze, to powiedz jeszcze teraz o tych największych karpiach, bo w tej chwili
Jeszcze są 20 łowione, tak. Rekord łowiska 24 z kawałkiem. 24-240. Największa ryba na zeszłorocznej cypryniadzie została złapana. I jest to rekord i wody, i cypryniady. 24-240. To jest największa ryba. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to poprawić, bo tu są duże ryby. Są jeszcze większe. Sumy są potężne. Potężne sumy dwumetrowe. Ale mówimy o karpiach. Są duże karpie. Mam nadzieję, że kiedyś na tej wodzie zostanie złapany rekord polski. Mam nadzieję. Byłem w środę, wracam w sobotę po południu. No mieliśmy nadzieję, że będą ryby i były. Ryby, opowiadaj. Jest o czym opowiadać, bo do tej pory mamy złapanych 21 ryb. Pierwsza co prawda niewielka, bo 2 kg z grosza i na stanowisku 23 u Mariusza Klimasińskiego. Ale zaraz tego samego wieczoru, pierwszego wieczoru, Jurek Ryncarz ciachnął Big Fisha jak do tej pory. Bez kilku deko, 17 kg, piękny karp. No i tak troszkę się potoczyło. Do tej pory mamy 21 karpi złapanych, prawie 150 kg łącznie wagi. 13 drużyn ma rybę na 22. Jeszcze jest troszkę czasu do rana, do 9. Może się jeszcze coś dołapie.